Teren narciarski Hochkönig. Narty bez ograniczeń. Teren narciarski Hochkönig jest częścią regionu Ski Amadé i oferuje turystom 860 km nartostrad połączonych 270 wyciągami. Mühlbach znajduje się po wschodniej stronie terenu narciarskiego. Dojazd możliwy jest autostradą A10 od Bischofshofen. Do terenu narciarskiego najlepiej dostać się gondolą Karbahalmbahn. Nie należy obawiać się czarnych nartostrad prowadzących ze szczytu. Do doliny można bowiem zjechać również łagodnymi niebieskimi nartostradami. 3,5-kilometrowa trasa prowadząca do miejscowości Mühlbach jest znana jako najtrudniejsza na tym terenie. Dzięki niej również zaawansowani narciarze będą mogli spróbować tu swoich sił. Teren narciarski Hochkönig to gwarancja odpowiednich nartostrad dla każdego poziomu zaawansowania. Można wybierać spośród tras w głębokim śniegu, nartostrad dla rodzin czy tras FIS-u. Königstour, trasa o długości 32 km prowadząca z Mühlbach do Maria Alm, z pewnością zainteresuje doświadczonych narciarzy. Rozciąga się z niej niepowtarzalny widok na masyw Hochkönig o wysokości do 2900 metrów. Pośród tras zarówno dzieci, jak i początkujący, a także profesjonaliści znajdą coś dla siebie. Większość z nartostrad reprezentuje średnio trudny poziom. Dodatkowo fani jazdy freestyle mają do dyspozycji trzy różne snowparki z elementami takimi jak poręcze, boksy i skocznie. Kings Park Mühlbach rozciąga się na długości niemal całej trasy 8-osobowej gondoli Kings Cup i oferuje przeszkody odpowiednie dla każdego poziomu zaawansowania. W regionie czeka na Państwa sporo atrakcji, również poza nartostradami. Liczne knajpki zapraszają na odpoczynek, posiłek między kolejnymi przejazdami czy wieczorne apreski. Zapraszamy na królewski wypoczynek.